Cześć, witam Was na kanale Living with Robot. Dzisiaj furbaka. W końcu znalazłam furbakę w naprawdę bardzo dobrym stanie. Zwróćcie uwagę. Co on w ogóle robi? Chyba sobie tańczy teraz. A jak tańczy, tańczy. Po prostu mój głos jest tak dźwięczny, że furbaka zaczął tańczyć. Dobra, wracając do tematu. Jak widzicie, furbaka trochę mi przypomina po prostu, nie wiem dlaczego krowę, trochę tak muczy jak krowa. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, jego futerko jest, widzicie, naprawdę super, super. Często jest tak, że jest furbaka bez torby, bo gdzieś ktoś tam zagubił tą torbę. Ale tu jest po prostu wszystko super fajnie, wam powiem, naprawdę kondycja jest mega, mega, mega. Okej, więc co takiego możemy robić z naszym furbaką? Jest to Furby Boom. Ale co zauważyłam, nie wchodzi w interakcję z moimi Furby. Ciekawa jestem, czy jakbyśmy mieli na przykład takie dwa razy furbaka, czy one wejdą w interakcję, jeżeli macie dwa takie. Patrzcie, co tam się dzieje w oczach. To dajcie mi znać, czy one po prostu jakoś wchodzą w interakcję ze sobą. Oczywiście do furbaki jest aplikacja. Kiedyś była, no nie wiem, niektórzy ludzie mówią, że jeszcze można ją ściągnąć, ale to pewnie na jakieś tam telefony z niższym Androidem. Okej, czyli na co nam reaguje furbaka, tak? Reaguje nam na dotyk. O! Czyli śpiewa piosenkę kultową, czy nuci Star Wars, jak słyszeliście. Okej, czyli można go... O, sorry. Można go głaskać. Myślę, że jest zadowolony. Można go głaskać po brzuszku. Oczywiście można go także karmić. Można go ciągnąć za ogon. To był dźwięk. Dobra, to był dźwięk pociągnięcia za ogon, czyli taki, że tak powiem, bączek. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, bo to było fajne. Dobra, nie puścił tym razem bączka. W jego oczach, jak widzicie, pokazują się różne takie animacje związane ze Star Wars, czyli statki, miecze świetne, chyba jeszcze miecze świetnych nie było. Co możemy jeszcze z nim robić? Czyli tak, pogłaskałam go po głowie, po brzuszku, pociągam za ogon. Znowu sobie tańczy. No po prostu imprezowa bestia, wam powiem. Tutaj takie nutki są w jego oczach. O, jak tańczy. Dobra, ale co, przerwiemy mu taniec, czy nie? Dobra, pociągnę go za ogon, może przestanie tańczyć. Dobra, przestał. Okej, możemy go dać do góry nogami. Nie wiem, czy się wystraszył, czy co. Bo w sumie cały czas sobie tak burczy i tak. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dobra, teraz widziałam, że się na pewno wystraszył. Okej, możemy nim potrząsnąć na boki. Nie wiem, czy taka miała być reakcja. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, trzęsę, trzęsę. Coś mu się tam zatrząsło. W sumie cały czas kręci mu się w głowie, czy do góry nogami, czy nim potrząsam. W sumie bez zmian. Dobra, to co? O, tutaj futerko nam się troszkę zmierzwiło. Pokarmmy go, żeby miał dobry humor. I spróbujmy go ułożyć spać. Czyli kładziemy go jak zwykłego Furby. I powinien iść zaraz spać.
Idziesz spać, czy nie? Może śpiewa sobie dobranocka. O! Po zaśpiewaniu dobranocki. Poszedł spać. Okej. Jeszcze dla porównania. Rzucimy sobie zwykłego Farbibum i zobaczymy faktycznie, czy jakieś reakcje pomiędzy nimi są. Jak widzicie, nic się nie dzieje, ale wyglądają obydwa razem zacnie, że tak powiem. Furbaka bardzo mi się podoba ze względu na to futerko. Naprawdę to futerko jest mega fajne. Trochę nam się tutaj mierzchwi na boki. A, widzisz? Pod wrażeniem tego, co zaśpiewał. No i tym miłym akcentem jeszcze na końcu Furbaka tutaj zrobi dance flora i kończymy na dzisiaj. Pozdrawiam Was z kanału Living with Robots. Pa!